always trying to spend my time. Collagen injections injected right into my mind. Serdecznie. Ja jestem Rocky z Boki, czy jakoś tak. A jestem Rojo Szalony Bojo. Także Rock tutaj widzę jest medykiem, a jestem wściekłym snajperem, który dalej myśli, że będzie fajnym snajperem. A gdzie jesteś tym fajnym? Aha, tutaj. No. Ja się trzymam blisko. O kurde, jaką masz snajper. O, weź tą lufę ode mnie. Mój Boże, nie celuję się. Wyłączyłem laser. No ale kurde, ten cyt, no chodzi mi o to, że lufa mi weszła do nosa twoja. A, to ciesz się, że do nosa. No dlatego wolę cię mieć przed sobą, a nie za sobą. Bo wiesz, zawsze mogę ci zrobić z jajec disco odpalający laser w twoim odbyciu. O Jezu, faktycznie. Dobra, dzięki. Już jestem, tak powiem, względnie bezpieczny. Dobra, jesteś? Tak, widzę jego łeb. Wow! Nad twoją głową ktoś mnie trafił. Z twojej lewej ktoś musi walić. Ciekawe, czy mogę zespawnować na tobie. A, tak, ta, pod... a to... Dobra, sorry, ja przez 2 minuty strzelałem w trupa. Tara, świetny snajper. Przyjęliśmy. To co, pomkniemy na cero, jo? Dokładnie, przyjacielu. Ale po siebie, pamiętaj, naszą taktykę. Tak, ja cię trzymam tak blisko, że wiesz, że prawie czuję twój pot. Żeby nie powiedzieć gorzej. Oj, Rok. Dobrze. Jej, uważaj tam. Ojeju. Chciałem kogoś podnieść, ale koleś wali z tego. Aż mi głupio, że żyje. A ty nie. Uratowali cię, dobra. Spierdalamy. Spadamy. Ja wieję tak szybko jak jeszcze nigdy. Ja też. O kurde. Nie no, koleś urządził totalną rozwałę tutaj. Jestem za tobą, także... No... Przygważdża mnie. No wiem właśnie, nie mam jak stąd uciec. Walnę mu grenade'a, to zawsze go trochę wiesz. Jep! Jep! Dobra. To ciśnij, snajperze. Wierny Kuba też z nami jest. No i para bardzo dobrze. To co? Biegniemy na C, Rojo? No, wiesz co, byłoby to atrakcyjniejsze, gdyśmy wreszcie coś zaczęli robić. No stoisz, ja mówiłem ci, że ja idę za tobą. Ja czekam na twój ruch. Nie no, ja muszę iść za tobą. Dobra, no okej. Okay. Bo ja jestem lekarz, nie? No, już się cofnął. Gdzie ty, Rojo? Jak Boga kocham, C jest tam, gdzie taka litera z alfabetu. Nie, tu nie ma sensu, on po prostu czeka, aż my stamtąd wyjdziemy. No, widzę. Wiesz, że tam się nie kala iść na bazę przejętą, nie? No. Zresztą w ogóle gdzieś indziej, byku. Dobrze, to gdzie proponujesz? Kurczę, zaraz zobaczę, co my tu mamy do dyspozycji. Doki brzmi jak Rocky, to jest dobyte. Chodźmy na stację benzynową, tam będzie lepsze miejsce wypadowe. Ja sobie wziąłem sobie tego kolesia z RPG. Dobra. Bo przecież, kurczę, mamy tutaj medyków. Siadam z tobą do tego. Okej. Okay. Wow! To co było ostatnio. Gdzie nie wsiądzie, to wybucha. O, Jezusie. Ja mam po prostu takiego, wiesz, taga falloutowskiego, nie? Jestem zajebiście sympatyczny, ale minusem jest to, że gdzie wsiądę, to wybucha. Wsiądziesz na mnie, Rojo? Zespołujesz się na mnie? Tak, jestem. No to będziemy teraz... Możesz tym tam, czymś tam strzelać? Tak, mogę. To się nie krępuj. Ale jak ja nie potrafię strzelać leżąc, co dopiero lecąc, no ale okej, no. Ale będzie ubaw. Znowu lecimy, Rojo. Znowu lecimy, jak w kooperacji. Dokładnie. Wow, ty snajperką ładujesz w locie. Kuba też ciśnie ostro. A, ale mam tu pasażerów, wow. No, także elegancko. Wiesz, ludzie patrzą z dołu, o kurwa, Rock and Roll nadlatują, spierdalamy. Trafiłem gościa jednym strzałem, ale przeżył to. No właśnie, bo nie było asysty. Dobra, może jakoś tak, że tak powiem... Co proponujesz? Od tyłu ich zaś, wiesz, za linią frontu, wiesz. Coś nas namierza, nie lubię tego dźwięku. Dobra, ja zeskakuję. Dobra. I to był dobry ruch. Czy ja mam flary tu w tym cholerstwie? Uważaj, koleś do ciebie idzie. Ale rozwaliłem go! Ja pierdzielę. Widziałem, jak go rozwalasz. Odbiłem się od kamienia, ale żyję.
Dzięki za cynk, słuchaj, no gdyby nie ty, to byłoby bardzo słabo. Ale dalej coś we mnie pruje. Tylko nie wiem, z jakiej strony. Co? Kuba mnie oczywiście ratuje, no. I teraz ktoś wali w Kubę. Ktoś z B, Rok. Obstrzelaj B. Nie, sorry, nie B, nie walą z B. Nie, a skąd? Kurde, no nie wiem, będę go chciał wytagować, ale nie wiem. Kurde, ja tu nie mam flar w tym helikopterze. Nie, dupa. Oni walą z tego obozu przy B właśnie, kurczę. Wiesz, tego takiego krążonego taką planteką budowniczą. Ale masz mniej więcej wiesz gdzie? No, zginąłem, także teraz zaraz będę wiedział gdzie, bo pewnie się zrespię na ciebie. Chociaż widzę, że się dymisz, bracie. No wiem. Ale co tam, wolę zginąć z tobą niż przeżyć samemu. To możesz wyskakiwać. No wiesz, wszedłem i wybuchłem. Mówisz ktoś o tym dzisiaj, nie? Ale tak długo to jeszcze nie leciałem jak żyję. Kurde, dzisiaj będę miał stosunek zgonów do zabitych straszny, ale zabawa jest przednia jak nigdy. Jest przednia, dobra. Na Kubie przestaję, się ze sobą. A nie, czekaj. Przestaję skupiać się ze snajperem. To gdzie proponujesz wylądować? Wiesz co, ja już się zrespiłem. Pamiętasz wesoły jeep, który wybuchł? Tak. On jest dobrym miejscem wypadowym na C. Bo tu jest płonco, tu jest trochę nasz, jest znacznik, jest też wrogi czołg. Czyli to... stacja benzynowa. Jeśli masz opcję, to respi na mnie, jeśli nie, to ja na ciebie poczekam. Nie. Już się respawnowałem się na tobie. Tak, dobra. To idziemy tutaj flanką ładnie. Bezczelnie na C. Ktoś tam wylądował? Niech ja cię... A, widzę cię. Musimy po prostu uciec od tego czołgu, co nam na dupie siedzi. On tu jest jakiś czołg? No był właśnie tam, gdzieśmy się zrespili. No on już nas nie widzi, także tutaj wiesz, spoko. Także ładnie tutaj brzegiem ciśniemy, co nie zmienia faktu, że oni też mogą brzegiem... Wiesz co, ja zostałem trochę z tyłu, spróbuję ustrzelić ten czołg. Aha, bo ty jesteś technikiem, no jasne. Dobra, jakby co, to ja na ciebie czekam i tutaj bronię tej strony od brzegu. Ach, cholerny świat. Nie ma się gdzie schować przed tym diabłem. No to ja na tobie w takim razie zespawnuję, co? No to ciśniesz, bo ja mam tylko 100 metrów do C. Dobrze. Dobrze. No to ja w takim razie pójdę tym... medykiem za tobą. A czym ty grasz teraz? Supportem. Aha, dobra. No to super, no to pięknie. No tak jak w sumie, ja się najlepiej czuję w supporcie. No w supporcie to ja niszczę światy, no. Dobrze. Ale wiesz, to już jest ten etap, co zaczynam eksperymentować, wiesz, z różnymi klasami dla rozmaicenia zabawy, nie? No, spoko. Rzuciłem ci aptekę z tyłu. Dobra, tam cisnął. No wyłącz się. Lubię to miejsce. Bo ono jest względnie bezpieczne, wiesz? No. Dobra, na D, na dachach, ale nie najwyższych, są kolesie. Także tam będziemy musieli podejść bardzo powolutku i strategicznie. Dobrze, już do ciebie idę. Dobra, zdjąłem kolesia. Super. Dobra, i ciśniemy. Ja za tobą robię. Zaczynają, kurde, kamienie latać. Od pryski, od strzału snajpera. Gdzie jesteś? Ach, tato, i tędy, dobra. Obserwuj, gdzie jestem, wiesz, bo ty jesteś za mną, to wiadomo. Dobra. Jak się odwrócę do ciebie, to mogę dostać w żebro. Dobra. Ktoś tam strzeliwuje. Kurwa, czołg tu wjechał. Serio? No. Fuck, ginąłem. Właśnie widzę, no. Kurczę. A tak nagle w ogóle się pojawił znikąd w ogóle, wiesz? No może miał włączone maskowanie. Bardzo możliwe. Ta nowa technologia. Weszła z dodatkiem Back to Karkand. A, no, pysznie po prostu, pysznie. Dobra, no to nic, zostaje mi tylko biura, no. Dobra, to ja na tobie. Biura, nie na mnie, Rok. Widzę. Ja pierniczę, koleś po prostu wali w spawn point. Nie, powiem ci, że hardcore, tam gdzie jest dużo czołgów, to jest masakra, wiesz? No. Nie, ja mam tylko możliwość samolot i nie samolot, także... O, dobra, wiesz co, to robię tak. Zrespiłem na helikopterze, resp go i bądź kierowcą. Jestem. Jesteś? Dobra, ja jestem twoim strzelcem. Ciśniesz. Wow, coś tu wybuchło. O, ale mam widok. Bo wow, tak, co to strzela do nas? Wybuch samolot, wiesz, na doku. A za nami ciśnie wsparcie powietrzne Kuba właśnie w helikopterze, także... Dobra. Byśmy nie skończyli jak helikopter w ogniu. Także ja tutaj już mogę was wesprzeć mocniejszą giwerą. Może zapolujemy na... Tak, czemu nie? Coś nowego. Jedziesz go. Chyba padł. Utonął. Nie wiem co zrobił, ale chyba zanurkował.
chyba miał podobny skill w pilotowaniu co twój przyjaciel. Zrzucić cię gdzieś? Wiesz co, no chyba no stację benzynową, nie? Okej, ja też niego walę. Wow! Myślałem, że żeśmy dostali, ale to koniec przerażającej misji. Tak, tak. Która się skończyła moim fatalnym wynikiem, ale to nic, kurde, było fantastycznie. Jakim fatalnym wynikiem, stary? Masz czwarte miejsce! To świadczy o tym, jak nasza drużyna grała. A ja jestem w tej ósemce. No dobrze. Ta mapa taka trochę, wolałbym taką bardziej miejską, no ale tak się wybrało. Kameralną, jak się to mówi. No, no. Że bardzo nie było tragicznie. Nie, no słuchaj, zabawa była przednia. Ja uwielbiam te gry z tobą. Wiesz, jak gram sam, to się trochę spinam, żeby było, wiesz. Ja się strasznie wkurzam. Takie kalecą, że hej. Nie, ja tak nie mam. Ja tak nie mam, ale wiesz, chcę, żeby ten materiał jakoś wyglądał przyzwoicie, nie? No. Ale nie, powiem ci, że ostatnio grałem właśnie też z tym Kubą. Szło nam fatalnie, wiesz, ale tak się fajnie bawiliśmy, że... Wiesz, to jest odwieczne pytanie, czy ludzie oglądają gameplaye dla towarzystwa, klimatu, zabawy, dialogów, atmosfery, nie? No. A skilla prowadzącego? No właśnie, no. To jest pytanie dla was na dzień dzisiejszy. No ja zawsze byłem przekonany, że chodzi o skill, ale teraz już nie jestem tego taki pewny. Co ty chłopie, wiesz, jesteśmy rock'n'rollem. Wiesz, nie chodzi o nas też, ale dobra, mniejsza z tym. No może jakiś czołku da się zająć. Ostatnio tutaj, wiesz, nagrywałem gameplay, nie? Stoję i mówię, ale dużo ludzi, wiesz. Początek rundy za jedną sekundę, wiesz, mina jedna sekunda, pum, strzał w łeb od kolesia, wiesz, z mojej drużyny. Wiesz, ty jesteś jedyną osobą, która ma specjalny dodatek do broni. Jaki? Kamerę podlufową. Oni skakali przed tobą i ty w nich celowałeś tą kamerą, wiesz? Dajcie mi czołg! Tak, jest. Rock and roll w tanku. Ja kocham, jak ty się cieszysz. Wiem ci o swoim battlefieldowym marzeniu. Nie. Chciałbym zostać specjalistą od stacjonarnych działek przeciwlotniczych. Ja pierniczę, cały czas wjeżdżają na mnie jakieś samochody. Chcą nas wyprzedzić. Roga, jak ty gadasz, to też jeździsz wolniej czołgiem, bo wiesz, odwołanie do... Nie wiem, właśnie zauważyłem, że wiesz, że nie miałem odpalonego turbo do ładowania. Ja ubóstwiam, ja strasznie się dobrze czuję jako działo nowy. Fuck! Ale dobra. Mamy doki już, nie? No, myślałem, że się... Dobra, udało się załapać. No. Liczyłem na to, że się zmieścimy tutaj, wiesz... Między tymi dwoma... Ja mam drużynowe przygważdżanie, widzę, że tu masz drużynowy sprint. Ktoś ma drużynowe magazynki i drużynowe kamizelki. No po prostu jesteśmy... Dobrzy. Walę w helikopter. Ale mu pojechałem. Uhu! Bardzo dobrze, mu się dymi z tyłka. I niech mu się dymi. No i zniknął. Co powiesz na biura? Niech będą biura. To biura, wjeździemy czołgiem. Śmierć urzędników żyjących za nasze podatki. Aha, sam jestem urzędnikiem. Czołg, rok. Wal go, on cię nie widzi. Nie. Masz przewagę strzału. O, masz dwa czołgi przed sobą, to masz przejebane. Ja uciekam, sorry. Spoko. Chyba, że uciekasz, to możesz się zatrzymać, to jeszcze do ciebie wejdę. What the hell? Chyba przejechałem swojego inżyniera, kurde. Wiesz, w ogóle dwa czołgi w ciebie dupiło, a tak naprawdę rozwalił cię helikopter. Nie wiem, co mnie rozwaliło, ale wiesz co, nie trafiłem nic, kompletna jazda. Nie, no jeden strzał chyba ci wszedł. Tak? Gdzie spisz, na doki czy plac budowy? Na Kubie. To ja na tobie. Dobra. Tak. Cholerny świat, a tam czołg, to gdzie? Uważaj, żeś wszedł w lupę, bracie. W ogóle nie wiem, gdzie spieprzać. Ja też nie, ja bardzo bym chciał wreszcie powalczyć z żołnierzami, kurwa. No kurde, no. Trabi, mechabi i bombowcami. No. Nie jest wesoło. Musimy uspokoić tą grę. Ja spróbuję poszukać jakiegoś miejsca takiego fajnego do spawnu. Dobra. Dobra. Mamy tu jednego czołgistę. Bo do tej pory żeśmy się pchali frontem do tych między punktami.
Jak ci się podobał twoja postać na moim rysunku? A, super! No i moja tuba oczywiście, kurde, obecna, bo jakżeby inaczej. No! Chciałem zrobić sobie snajpera, ale ludzie mi zaproponowali właśnie tubę. O, ładnie, rok. Mam ten. Kurde, znowu jakiś koleś tam nawala. Po lewej czołg. No, na szczęście mamy tu Kubę z tym, z RPG-em. Dobra, ja mu rzucę ammo. A ja go będę leczył, jakby mu się coś stało. O, dupa. Wrócił się. Kurie. Ja udaję trupa, ale zauważył mnie. Ale długo, wiesz, długo było, wiesz, spokojnie, cicho. Co tu jest, za... Nie, jestem na biurach, wiesz. Może chodźmy na B. Dobra. Oh my god, na każdym kroku zgon. Ja nie wiem, co mam, wiesz, co ja mam za żołnierza wybrać. Bo ja inżynierem nie radzę sobie za dobrze. Biegnę za tobą jak szaleniec. Dobrze, dobrze, chociaż tu mi śmierdzi wściekłymi snajperami. To. Chociaż snajper tu chyba nie poszaleje za bardzo, za dużo czołgów jeździ. Jest, jeden, wierzysz co, ściągnąłem go, strafienie w głowę, BOOM HEADSHOT! Ale rozwalił mnie, nie wiem co, no. O, ktoś mnie uratował, dobrze. No. Ale słyszę snajpera. Boże, śmigłowiec za nami. Kość go! O Jezu, zreflektował się. Ale oberwał. O, jesteś rokalony, może jesteś w stanie mnie uleczyć. No uleczyłem cię, nie? To nie ty? Nie, Kubę uleczyłeś. Kurde, nie zdążyłem, nie, sorry. O nie, respię na ciebie, jesteśmy już od nowa. Tu będą wychodzić chyba. Kuba wszedł na ten, ale jaja. Dobra. No, ale ja zostanę na ziemi, wiesz? Ja też idę za tobą, jestem za tobą. On kogoś wali, pomogę mu. Tak, tam na dole koleś wylądował. Ale przed Kubą mu sprzątnąłem kolesi. No, uwaga, twój tył, za plecami masz. Ktoś mnie zabił tam. Ale kto to był? Nie wiem. On już nie żyje, ten ktoś nam go sprzątnął, dobra. O, Kuba mi podniósł, nie podniósł ten. Dobra, ściągamy ten teren. O, on ma fajny sprzęcik. Że proponuję przylgnąć do jakiejś strategicznej strzały, skały. Jaki snajper tu wali. O kurde, z samego wzgórza. Dobra. Nie mam pojęcia w ogóle, skąd oni dupią tam. Ja nie mam pojęcia. Dobra, przyjęcie flagi, to se mogą loda teraz zrobić. Teraz to oni muszą podejść do nas. Dobra, idziemy na... O, wszystko... Nie wszystko. Dobra, to idziemy na D. Dobrze. Najbliżej. Próbuję się ruszyć tyłka stąd. Gin! Za nami ktoś, bo dostałem w plecy, ale delikatnie. Dobra, ja tu nam gościa pojechałem, także tutaj mamy teoretycznie drogę wolną. No i tu już zaczynamy grać jak Rock and Roll. Nie, do tej pory tu jest trzech biegnie! Nie wiem, bo jakiś śmigłowiec na mnie wylądował. Rozwaliłem dwóch, został tam jeden. Z laserowym. Ja wiesz co, helikopter mnie rozdeptał, wiesz? A, dobra. Jakbyś zaczął krzyczeć, myślałem, że ty krzyczysz, uważaj, helikopter, ale nie. Nie. Trzech kolesi, dwóch rozwaliłem, trzeci mnie rozwalił, nie było po prostu szans. Ale gdzie spawnować, na Kubie? Czekaj, ja nie widzę Kuby, nie mogę na nim spawnować, on jest dla mnie nieżywy. Nie, śmigłowcu jest. Ja zespawnowałem na nim. Tak? Dla mnie no. Starzy. To musisz gdzieś na ziemi chyba. Dobra, to koło czego jesteś? A, E czy B? Koło E. E, doki, dobra, to jestem na E. Kubeska. Na mnie, no. I idziemy dobry, na D. Dobry miał... Ty, on wyskoczył z Kubana. Ja bym cię wyskoczył i wylądował na dachu. No tak, bo tam jest kurna czoł. I teraz spawnuję na tobie, jakby co. Dobra. Tylko rozważnie i romantycznie. Jak zawsze. Dobrze. Może wiesz co? Może ja nie wiem, co mam robić w ogóle. Straszne to jest. Widzę, Rojo, że się prosisz o kulę. Oj tam. Cisnę na D. Nikt mnie tu na razie nie widzi.
Okej. Także zabezpieczmy się tu, amunicja. Dobra, ja troszkę jestem dalej od was. Kurde, to był gościu, ja pierdzielę, no. A co? Wiesz, dym z granatu zasłonił mi oponenta, wiesz? Kurde, ktoś mnie odleczył i pojechałem mu pistoletem, ale dalej żyje, skubaniec, no. No, no, wiesz, to ja cię podleczyłem, snapping, ale... Snapping, kurwa, no. Jak ja lubię, jak ty się wkurzasz. No nie, no. Nie. Gdzie spawnujemy? Nie wiem, kurde. Na biurach. Dobra. Dobra, jestem. Zrespię na ciebie. A takie staty ładne miałem, byłem pierwszy, no. Tak? No, teraz trzeci jestem. Ja proponuję trochę posiedzieć przy tym C czy coś, bo tutaj cały czas atakują, a my biegamy, kurde, wpadamy prosto. Ja bym pocisnął na D, no tam jest nasz helikopter z Kubą. Kuba wylądował u nas na dachu. O, fuck! Oh, fucking hell! Kurde, co to było? Kuba lądował na dachu. O, yes. Rozpieprzył cały budynek. Właśnie widzę, że wesoło. Padnij, Rojo, padnij! Czy nie? Za dużo ludzi. Rozwaliłem go, rozwaliłem. Dobrze, dobrze. Dobra, tu jest dwóch mamy naprzeciwko muru. Ja ich zaraz tutaj dojadę ładnie. Dobra, walnę mu granatem, no. Dobra, ja cię widzę. Słyszę tu czołg za plecami. Czekaj, ja tu widzę snajpera. Kurde, nie wchodźcie mi na ten. Dobra, padł. Elegancko. Uważaj, bo tu gdzieś czołg chyba się kręci, wiesz? I to nie jest nasz czołg. Ja spróbuję przebiec na drugą stronę, wiesz? Aaaa, jest! Ojej, coś mnie rozwalił. Abrams mnie rozwalił. Co tam czołg robił? To właśnie mówiłem, możesz na mnie spawnować jakby co? Dobra, dobra. Co to jest w czołgu? Kartacz, taka umiejętność. To jest to, że on wali bardziej przeciwko piechocie? No chyba tak, no kartacz to brzmi całkiem jak ten. Jak Robinson Crusoe. Tam jest, biegnął. No kurde, nie wchodźcie mi na... Powiedział Rojo, który mi wszedł pod nufę. Będziesz to widział na filmie. A mi wszedł ktoś inny, no. Uważaj, od strony drzwi, w tym budynku ktoś będzie szedł. Chyba, że go strącisz. Dobra, rozwalimy przejścia, elegancko. Obrona flagi, pysznie. Pytanie, skąd tu będą szli? No, musicie mnie ochronić. Dobra, wylustrujcie te drzwi, ja będę lustrował tutaj to wejście. Dobra. Snajper jakiś wali. Czekaj, zachodzą nas od tej strony tutaj. Kuba go tam dojedzie. Szajs. Chyba dojechał, dobrze. Za dużo jest naszych, wiesz? Za dużo jest wokół nas ludzi i ja po prostu nie widzę... Nie... No nie, nie, nie. Nie potrafię odróżnić wroga od przyjaciela, nie wiem gdzie się patrzeć w ogóle. Kurde, ktoś... Spawnuje na placu budowy. Dobra. No, wróciłem na pierwsze. Ja pierniczę, jak ty to robisz, prawda? No bo ja ich tu dobrze spotuję po prostu, no. No i kurde, mój SAF jednak jest najlepszy na świecie. Kurde, co to było zaś? Granat. Czekaj, sobie profilaktycznie na szybko zmienię pukawkę. Fucking hell! Że tak się wyrażę górnolotnie. Znowu mi czołg wjechał, kurde, w okrężnicę. Rajo, gdzie spawnujemy? Powiedz mi. Nie wiem, spawnuj na mnie. Dobra. Masz tam jakiś czołg w okolicy? Nie, ale mam działko przeciwlotnicze i zamierzam go, kurwa, użyć. No to go używasz. Kurde, znowu coś mi się zepsuło, nie mogę przełączyć kamery na widok zza samochodu. Nie wiem, co jest grane, tak czasami się zapnę. Mistrz kierownicy ucieka. Albo i nie. Holy shit! Ale jadę tutaj ostro, te helikoptery. No i bardzo dobrze. Teraz pora na samolot. A ja tu urządzam ostrą przejażdżkę. Nie widziałem jeszcze przeciwnika od jakiegoś czasu.
Jest to ręczny? Tak, rozwaliłem samolot, stary. Aaa, gratulacje! No, tu tymi działkami to zapadaje, jak. O kurczę, ale ciosam punkty. Helikopter zaczyna w nas napierniczać. Ciekawe, czy zdążymy przejąć. Zdążyliśmy. No nie, ja tu rozwalam wam ptaki, które wam przeszkadzają. My jesteśmy na A. Spokojnie, ja tu jestem przy bazie. Dobre. Kurczę, nic nie widać przez to, że... Ale oni nurkują, kurczę, profilaktycznie. Jakby co, my jedziemy na B, widzę cię gdzieś tam daleko. Ale obrywa, że ten gnojek się jeszcze nie dymi. Oj, spada, nurkuje. Dobra, dobra. Mam nadzieję, że nie przejadę tu swojego. B zajęliśmy. Ładnie, ładnie, ładnie. Ja tu koszę ptaki, ile wlezie. Kurde, uciekłem przed czymś. Przed czymś złym, wielkim i strzelało z grubej rury. Ło, wow, dzisiaj będzie, wiesz, to będzie normalnie rajd. A, to murek. Myślałem, że to kurde ulica. A, to tak. O, ty bezczelny. O, ty bezczelny. Wyprzedziłeś mnie. Dobra. Skakuje czołg. Jadę wam. Pancerna kawaleria szmaty nadjeżdża. Zajmujemy punkt E. Jadę do was na E. Uważaj, bo tutaj jest z tyłu przeciwlotniczy, który szaleje, naprawdę szaleje. Zaraz pojadę BMP, bo wam wjeżdża. Dojadę go stąd. No. I bardzo byłbym ci wdzięczny. Ale mu będzie głupio zaraz. Widzę cię, widzę cię. Rojo, kurde, tankier. Dawaj, dawaj! Nie, wali mi we mnie jakiś, kurde, ten. Piechociarz? Dobra, jadę na D. Dobra, dobra, ja tutaj przytrzymam przez chwilę pozycję, bo ostatnio zajmowaliśmy punkty i ktoś się zaraz przejmował, wiesz? Aha. Będę cię obserwował z dystansu. Aha, ty czołgiem jesteś, no to jesteś w miarę bezpiecznie. Wow! Kurde, wybuchają te... A, rozwaliłem go! Kurczę, szkoda, że taki cwaniak, taki cwaniak się znalazł. Nie zrojem te numery. Dobra, respię na ciebie. Kurde, granat w pysk ktoś rzucił, no, z naszych. Wiem. Nie, nie, to wróg, on jest na dole, wiesz? Powiedz Kubie, żeby mnie uleczył. Ty też jesteś lekarzem. Rzuciłem aptekę, leczysz się już. Co ty gadasz? Ja leżę na ryju. Dupa, nic was mnie, kurde, nie uratował, leżę. No przecież leży apteka, a ty jesteś martwy? Martwy! Ja pierdzielę, bo dałbym sobie jajko uciąć. To znaczy, że chyba nie mogę nic zrobić. Dałbym sobie jajko uciąć, że stałeś, ale... Mogę być w błędzie. No i najwyraźniej jestem. Dobra, nie było tematu, bo już się odrodziłem. No wybacz, no teraz wszyscy tutaj na E, kurde, normalnie jak w mrowisku. Tak, jeden cenny granat i mordor. A i też, że tu czołg wjechał. To co, Roy, biegniemy gdzieś w jakieś interesujące miejsce? No dokładnie, Rok, nie widzę innej opcji. Dobra. Spróbuję coś tutaj, kurde, ale nas cisną. Normalnie strach tyłek ruszyć. Tak. Nie, te samoloty to tutaj jest masakra po prostu. No, jeszcze raz skoczę na przeciwlotniczą. Dobrze, dobrze. To kosi ich tam. Bo ja naprawdę wkurzałem te ptaki strasznie. Kurde, czołg nadjeżdża do E. To jest jedyne miejsce, które mamy, wiesz? Mhm. A, pięknie.
Dziękuję. Żadne baty oberwał helikopter. Kurde, czołg, czołg. Tylko, że ja powinienem dostawać punkty za asystę, kiedy on wybuchnie. A co, nie dostałeś? Nie, ale posunąłem go ostro. Kurde! No jeszcze mnie Abrams dopadł, a już byłem, wiesz... Ach, no dobra. Kule, kurde, zakręcają za tymi, za kontenerami. No przynajmniej coś zabiłem, bo to... No, to ci jest helikopter, kurde. Jak możesz się na mnie zrespawnować, to byłby miodek, ale ty żyjesz, nie? Aha, żyjesz tutaj. I żyjesz i masz się dobrze. Ta, rozwalam tutaj. Samolot padł. O, proszę bardzo, każdy się teraz boi latać, widzę. O, kolejny samolot jedzie. Dobra, no to jedziemy szmatem. No tutaj mam chociaż flary w tym. A wyskoczył kolejny. Cholera. Okej, kolejny helikopter tutaj kozaczy. Kurde, cały czas mnie coś namierza. To nie ty czasem? No jak? Czy mam cię namierzać? Ja tu, wiesz, szatkuję te helikoptery ile w razie. Proszę bardzo, asystent. Dobra, mam kierowcę, no to jadę. Ale jeszcze jeden strzał jest po nas. Dobra, skakuję w czołg, jedziemy. Mam nadzieję, że ten kierowca... Ja wysiadam, kurde. Mam nadzieję, że pasażer się zorientuje. Jakby co, to ja mam miejsce wolne. Kurde, no! Nie no, na co ja wlazłem? Na Claymora? Niewykluczone, trochę ich tam było. Wiesz co? Wyskoczyłem z helikoptera, zleciałem na spadochronie i wpadłem na Claymora. Czy ty sobie to wyobrażasz? Jaki jest takie rzeczy tylko w Battlefieldzie, no. Wiesz? No, jestem u ciebie jako strzelec. Dobrze, bardzo dobrze. Ja fajnie, bo ja już mogę sobie zamiast... Ja już nie mam tego karabinu pokładowego, tylko wyrzutnię. Jestem ciekaw, czy tą wyrzutnią mogę samoloty naprowadzać. Wow, no to ty jesteś mocny gość. Tylko, że kierowca z ciebie słaby był żyścią. Nie, ja jestem lepszym strzelcem. Ja chciałem przejechać po tym murku, wiesz? Może i do wody wpadniesz! O, z tobą w środku? No rajom, sorry, podam ci rękę. Ale jaja! Już widział, jak ja gram w Świętego Rowa, ja też topię czołgi. Dobra. O, także tak. Rojo zwodował swego przyjaciela w czołgu. Czołg, nie! BMP. Ale brednia, słuchaj, no totalna brednia. Te przeszkody w ogóle nie działają, nie? Jak to? No w ostatnim momencie chowasz się za ścianę, leżysz chwilę, ale i tak giniesz, jakby pociski przelatywały przez coś. Przez tą jakąś twoją ten. Shit. Kurde. Zrespiłem na ciebie i wpadłem po prostu, wiesz. No, no. W morze ognia. No, koleś po prostu walił tutaj, ja padłem sekundę wcześniej. Ojeju. O, mamy następnego faceta w helikopterze. Dobra, wchodzę do was. No, ja gdzieś tutaj spróbuję wyskoczyć. Powiem ci, stary, że zbieramy bęcki, wiesz? No. Straszne. No, leć tym helikopterem gdzieś... Dobra, ja wyskakuję, bo już słyszałem namierzanie, także... Ale ani to blisko do punktów, ani... No fatalnie, no ale przynajmniej żyjemy, tak? Co to za życie? Co to za życie? Ja biegnę za tobą. Dobrze. No, nie musisz się obracać. Możesz mi wierzyć na słowo. Wiem, ale chciałem się poczuć w obiektywie. Chciałem się uśmiechnąć do flesza. To muszę obiec z drugiej strony, bo mi tu ognisko ktoś rozpalił. No tak. No! Pana. Zobaczyłem światło. Białe światło. Ja też. No to przegraliśmy, mój Boże. Ale punktacja nie najgorsza w sumie, ale... Nie najgorsza. No, trochę czasu już minęło. Kurczę, nie wiem, czy gramy dalej, czy co? Fajnie się bawi, ale...
kto to potem udźwignie na YouTubie, taki długi materiał. To czy co? Czy kończymy i żegnamy się z uśmiechami? Jak chcesz, no możemy, wiesz, grać dalej, żeby zrobić z tego dwie części, albo zostawiamy i walisz to jako jeden, jak chcesz. Ja bym to wrzucił jako jeden, wiesz? Dobra. Bo cały czas ludzie narzekają, że my jesteśmy tacy 15-minutowcy, a to nie jest prawda. Dobra. No to pozdrawiamy was w takim razie. Dokładnie, dziękuję wam. Trzymajcie się. Fajną zabawę. Trzymajcie się, gracze. Hej. Pa, pa!